Dzień dobry, Justyna Drozd. Oglądają Państwo kętrzyńską telewizję kablową. Na początek najnowsze informacje w programie Kętrzyn Dzień po Dniu. Siedemdziesiąta ósma rocznica agresji na Polskę. Zmiany w pakiecie dla miast średnich. Święto plonów w Karolewie. Mija 78. rocznica agresji ZSRR na Polskę. W niedzielę na placu Armii Krajowej w Kętrzynie uczczono 78. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na walczącą z Niemcami Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium naszego kraju. Tym samym rozpoczęły się masowe represje wobec polskiej ludności. 17 września 1939 roku Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk. Związek Radziecki zajął olbrzymie tereny Polski, zaczęły się masowe represje. Polski ambasador dostał notę, że państwo polskie przestało istnieć. Odmówił jej przyjęcia. Zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego z hitlerowcami, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, a Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Część historyków uważa radziecką agresję za czwarty rozbiór Polski. Inni mówią o agresji wojskowej w cieniu agresji hitlerowskich Niemiec i podjętą, tak jak niemiecka, bez wypowiedzenia wojny. Kętrzyńskie władze w towarzystwie m.in. służb mundurowych, pocztów sztandarowych i delegacji oddali hołd wszystkim poległym oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom ojczyzny 1939-1956. 12 września w kętrzyńskim ratuszu spotkali się przedstawiciele 12 miast z województwa warmińsko-mazurskiego. Rząd przygotował pakiet rozwiązań, jednak w przekonaniu przedstawicieli są to rozwiązania, z których średnie miasta z Warmii i Mazur nie będą mogły skorzystać. Dlatego nanieśli swoje propozycje. To spotkanie miało na celu przygotowanie i podpisanie stanowiska, wspólnego stanowiska 12 miast warmińsko-mazurskich, średnich miast, które zostały wskazane w analizach rządowych jako miasta, które mogą być zagrożone z różnych powodów utratą funkcji społeczno-gospodarczych. W tym piśmie, stanowisku do premiera Morawieckiego wskazaliśmy propozycje tego, w jaki sposób oczekujemy wsparcia administracji rządowej na działania wspierające średnie miasta. Rząd przygotował pewien pakiet rozwiązań, ale w naszym przekonaniu są to rozwiązania, z których my jako średnie miasta na Warmii i Mazurach nie będziemy mogli skorzystać w ramach programów Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego. Stąd przedstawiliśmy nasze propozycje, które pozwolą
dynamiczniej rozwijać się naszym miastom, powodować, że będzie wzrastała rola naszych miast, tych 12 miast, które zostały wskazane w tym dokumencie. Spotkanie zainicjował burmistrz miasta Krzysztof Hećman, natomiast działania koordynuje miasto Ełk na czele z prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie, ponieważ po tych kilku spotkaniach i roboczych naszych współpracowników i wcześniej u marszałka koordynatorem został pan prezydent Tomasz Andrukiewicz. No i dzisiaj podpisaliśmy dokument, który będzie naszym jakby drogowskazem, mapą taką naszych propozycji do wicepremiera Morawieckiego, a także do marszałka Brzezina, co można i trzeba w zakresie i pewnych docelowych projektów, jeśli chodzi o potrzeby adekwatne do tych miast średnich w naszym województwie, zmienić, jakie może nowe narzędzia zastosować, żeby te właśnie miasta w ramach swoich kompetencji, jako te centra usługowe, przecież dla całych powiatów, czy dla co najmniej jednego powiatu, no były silnymi ośrodkami, żeby ludzie chcieli tu pracować, mieszkać, a nie powiedzmy wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy, czy propozycji życia, czy jakości życia poza Kętrzyn, poza Ełk, poza nasze województwo warmińsko-mazurskie. Ufamy, że takie zmiany można dokonać. Trzeba o nich, tak jak my to czynimy od kilku miesięcy, rozmawiać, proponować pewne rozwiązania i je wprowadzać w życie. Swoje propozycje zmian przedstawił m.in. premierowi Morawieckiemu, marszałkowi oraz wojewodzie. Chcielibyśmy te nasze propozycje zmian w programach krajowych przedstawić premierowi Morawieckiemu, w programach wojewódzkich panu marszałkowi, a także panu wojewodzie, ale także prosić Związek Miast Polskich, naszych parlamentarzystów województwa warmińsko-mazurskiego, by wsparły nas w tych działaniach, które spowodują, że jeszcze więcej środków z Unii Europejskiej, środków krajowych, powędruje do naszych miast na rozwój, po to, żeby mogły być one autentycznymi centrami rozwoju w naszych powiatach. Umiłowanie rodzimej ziemi, szacunek do pracy, chleba i ludzi. Tak można podsumować święto plonów. Dożynki. Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za owocne plony. Co roku też każdy rolnik prosi o sprzyjającą aurę na najbliższe lata. W tym roku uroczystości zorganizowane zostały w Karolewie. Dziękujemy komu? Panu Bogu dziękujemy za plony, za ludzi, którzy pracują, za to, że możemy się najeść, bo przecież bez dożynków właściwie nie ma chleba. Dlatego też ma wymiar duchowy, bo dziękowanie jest rzeczą naturalną. My powinniśmy zawsze dziękować codziennie, tak? Rodzicom, tym, którzy nawet nas obsługują. My płacimy w sklepie, ale dziękujemy, bo to jest wyraz naszej kultury. A przede wszystkim powinniśmy Panu Bogu dziękować za to, że mamy ten chleb, że obrodziło pole i tak dalej, bo tak zawsze było. Ludzie siali te zboże i już wtedy ten chłop żegnał tą po prostu, albo rzucał w kształcie krzyża, a więc wiedział, że to od Pana Boga zależy ten plon, bo nie wystarczy tylko posiać, ale trzeba też, musi być i słońce, musi być deszcz, warunki i tak dalej. Dlatego podziękowanie Panu Bogu jest jak najbardziej słuszne, bo właściwie to od nas nie zależy. My widzimy, jacy jesteśmy malutcy wtedy, kiedy są jakieś nieszczęścia i tak dalej. Dlatego też myślę, że dziękować nigdy i nikomu nie zaszkodzi, a przede wszystkim Panu Bogu należy się. Pragniemy tutaj wszyscy podziękować rolnikom za trud i ogrom pracy włożony praktycznie w każdym gospodarstwie. Jedno się nie zmieniło. Mówię jako rolnik i jako wójt gminy Kętrzyn. To jest miłość do ziemi, miłość do matki ziemi. To zawsze pozostanie stałe. Teraźniejsi rolnicy są trochę inni, to prawda. I ta praca na gospodarstwie dzisiaj trochę inaczej wygląda niż jeszcze paręnaście lat temu. Natomiast tradycja pozostaje tradycją i to jest ważne. Tradycyjnie starostowie dożynek przekazali na ręce władz bochen chleba, którym się dzielono z mieszkańcami. Obiecujemy dzielić tym chlebem mądrze i sprawiedliwie. Specjalnymi odznaczeniami za trud pracy wyróżniono zasłużonych rolników. Prowadzimy gospodarstwo rolne, ma około 40 hektarów, trzymamy bydło mleczne, rekreacyjnie trzymamy też konie,
Mamy troje dzieci. No co ja je mogę jeszcze powiedzieć? Jestem dumna, że wójt akurat wyróżnił nas z całej gminy Barciany. Jesteśmy bardzo miło, pozytywnie zaskoczeni. Jest wyróżnienie, ale czy w tych czasach jest ciężko podejmować taką pracę? No niestety na pewno to jest wyzwanie w tych dzisiejszych czasach, bo trzeba zmierzać się z różnymi wyzwaniami, z różnymi problemami. No na pewno jest to ciężko, ale to jest fascynująca praca. Taki nasz był wybór i na pewno z tego się cieszymy. W tym dniu cieszyła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, która otrzymała nowy pojazd strażacki. Proszę Cię, paj, niech ten samochód służy. Ma służyć. Halo. Na scenie prezentowały się zespoły ludowe. Były także gry i zabawy dla świętujących. A gdzieś w tłumie czaiła się babka zielarka. Zupę pokrzywową zagrzewam. Raz. Zupę pokrzywową. O, a skąd taki pomysł na taką zupę? Właściwie to jest przepis Anny Pacanowskiej, babki zielarki. Ona po prostu bierze wszystko, co ma w ogródku i wrzuca do tego kotła. No i w ten sposób wymyśliła właśnie taką oto zupę, więc... I to smaczna zupa? No według mnie bardzo smaczna. Jak powiada babka zielarka, latanie na miotle to prosta sprawa i każdy może sobie polatać. Moi kochani, to jest żywny czy zarazowy? Duże, kolorowe, pełne ozdób, stoiska kusiły pięknymi zapachami swojskich potraw. Można było smakować do woli. Dzisiaj polecamy bigos, wątróbkę, pierogi ruskie, pierogi z mięskiem, kotleciki, gołąbki, pyzy z mięsem, krokiety z pieczarkami i z ryżem, z grzybami, surówki, pełen asortyment, wędlinkę swojską, babkę ziemniaczaną. Co my jeszcze mamy? No, klienci zachwyceni jednym słowem? No myślę, że tak, bo cały czas mamy kolejkę i myślę, że są zachwyceni. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ciekawego na tym stoisku znajdziemy? Na tym stoisku znajdziemy pierogi z grzybami, smale ze swojej roboty, z ogórkami, różne przetwory. To znaczy przetwory ogórkowo-grzybowe, wino swoje roboty, można tak mówić głośno, i alkohol troszeczkę. No i co jeszcze możemy, koleżanko? Co jeszcze możemy? A to chyba te, jak to się nazywa, suszone jabłuszka. I to wsio, i smale swoje roboty, no i sałatki wieloowocowe. I to wszystko. Wszystko własnoręcznie robione i wszystko smaczne. Wszystko myśmy wczoraj robiły. Dość długo. Nas cztery osoby było i tak wszystko wytworzyliśmy. No właśnie, bo takie spotkania rozwijają relacje międzyludzkie. Żyje nam się fajnie. Jak widać, jesteśmy wszystkie razem, działamy razem, gotujemy, spotykamy się, mamy swoje koło takie wiejskie. Jest stowarzyszenie Przyjazna Wieś. Jest u nas od 3 lat stowarzyszenie Przyjazna Wieś i tam to stowarzyszenie tak właśnie pomaga razem z sołectwem, razem organizujemy takie właśnie wyjazdy jak na dożynki takie gminne, wojewódzkie. No i w ten sposób te stowarzyszenie razem z sołectwem tam, no sklejamy się, jak to można powiedzieć. Razem te kobiety i gotują, znaczy gotujemy w domach, albo swojskie potrawy. Wymieniamy się przesami, to jest... No i co do dobrego jest? No jest to właśnie to takie związanie te mieszkańców. Chcielibyśmy się odbić od takiego samotnego życia, bo mówię to tak, aby się nie zamykać w tych domach. Spotykać się fajnie, że możemy tutaj się wystawić ze swoim jedzeniem, że smakuje to ludziom, że jest dla kogo gotować. Od tego trzeba zacząć.
A co pysznego na tym stanowisku znajdziemy? Kochana, już zaczynamy od schab zapiekany z serem, gołąbki, borowikowa, żurek, chleb ze smalcem, kotlety ziemniaczane, babka ziemniaczana z sosem pieczarkowym, jedziemy dalej, krokiety przeróżne, pierogi przeróżne, ciast, bigos, ciast, nie będę wymieniała, bo już część zeszła, część została. I wszystko jest pyszne i smaczne. Daję słowo. Od serca zrobione. Od serca zrobione, a niech się wypowiedzą ci, co tutaj smakowali nasze potrawy. Zwierzęta to nasi mali przyjaciele. Pamiętajmy o tym zawsze. Zwierzę nie jest serce! Drugie, zwierzęta to nasza rodzina. Powtórzcie. Zwierzęta to nasza rodzina. I trzecie, zwierzęta czują tak jak my. Mali czytelnicy zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi imienia Macieja Kalenkiewicza w Kętrzynie uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym ochrony zwierząt. Kochajcie zwierzęta, bo to przynosi szczęście. Kochajcie zwierzęta, bo to przynosi szczęście. Tom Justyniarski to pisarz, obrońca zwierząt i autor lektury szkolnej Psie troski. Książka ta zajęła pierwsze miejsce w rankingu top 10 Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ratowanie zwierząt przynosi szczęście, jednym słowem, ja jestem tego dowodem. Oto na przykład nawet książka, która została lekturą szkolną i pokonała Harry'ego Pottera. To się nie dzieje normalnie i to jest tak jak w filmie, jak w bajce jakiejś, ale to wszystko dzięki temu, że kocham zwierzęta i to, co robię, robię wszystko dla nich. Przede wszystkim uczy empatii i miłości do zwierząt, a dzieci to wdzięczni słuchacze. Nauczyć empatii jest, myślę, że bardzo trudne zadanie. W momencie, kiedy książka została lekturą szkolną, postanowiłem sobie, że zmienię następne pokolenie, nauczę coś, co jest niewidzialne, miłość i empatia. Duże wyzwanie, ale też jest bardzo, tak naprawdę jest proste. Rzeczy proste są najłatwiejsze, są oczywiste. No idzie do przodu. A dzieci chyba łatwiej nauczyć w tym zakresie, prawda, niż dorosłych? Na pewno trzeba dzieci uczyć w tym zakresie, bo później czym skorupka za młodu nasiąknie, taka później jest. I próbowałem też dorosłych, ale widziałem jeden wielki mur. Pomyślałem sobie, cała kwintesencja jest w edukacji dzieci, żeby wiedziały, że normalnym jest kochać, szanować, być empatycznym. Tak samo wobec zwierząt, jak i wobec ludzi. Nieustannie wspiera go Luśka. Tak, Luśka, uratowany mój piesek, ona nawet wie teraz, że jest. Pomaga mi i to bardzo dobrą robotę robi. Ja na nią mówię, taka psia nauczycielka to jest. W tej chwili mamy 150 tysięcy dzieci, które objeździliśmy po szkołach. Na efekt, jak widać, dzieci są zadowolone, szczęśliwe i przede wszystkim wiedzą, że warto kochać zwierzęta. Miałem taką też jeszcze, bardzo dużo mi pomogło i miałem taką myśl w momencie, kiedy dziewczynka przyszła i powiedziała, proszę pana, ja bardzo kocham zwierzęta tak jak pan, ale czy to jest normalne, bo ze mnie się śmieją inne dzieci. Ja jeżdżę po to, w takim wydaniu, jak to wygląda i mówię, że to jest najnormalniejsze kochać i pomagać zwierzętom, bo one sobie bez nas ludzi nie pomogą. Sprawdzamy zatem, ile zrozumiały dzieci z tego przekazu i jak traktują zwierzęta. Że nie wolno ich traktować jak zabawkę, karton do rzucania i do bicia. Trzeba je głaskać i zajmować nimi się. A dlaczego nie można tak postępować? Bo psy jak my też mają uczucia, jak kochają, są smutne lub też po prostu się boją. Zwierzęta to nasi przyjaciele? Tak. Jak ktoś już adoptuje, no to już jakby może zostać w domu i jest jako nasza rodzina. A ty masz jakieś zwierzę? Nie. Miałam rybki. Ale chciałabyś mieć zwierzę? Tak, chciałabym mieć psa. Chciałabym mieć psa i chciałabym, żeby miał rasę York. I będziesz o niego solidnie dbać? Tak, mam zamiar z nim wychodzić, go zajmować się, myć, karmić. Chcę o niego dobrze dbać. A jeśli nie mamy zwierzątka, to możemy w jakiś inny sposób pomagać innym zwierzętom? Tak, można. Jak to zrobić? Na przykład jak gdzieś jedziemy, no to zauważymy, jakieś zwierzątko, to nie można sobie po prostu dalej jechać czy przechodzić, tylko warto się zatrzymać i pomóc temu zwierzątku. To bardzo mądre słowa.
Dziękuję. Czego dowiedzieliście się na tym spotkaniu o zwierzętach? Że pan nam powiedział, że ratuje zwierzęta, no i ja spróbuję robić to samo. Czyli co będziesz robił dokładnie? No, ratować zwierzęta. No i... Będziesz o nie dbał? Tak. A masz jakieś zwierzę? Nie. A chciałbyś mieć? Tak. A jakie zwierzę? Pieska. I jak będziesz dbał o takiego pieska? No, jak rodzina. Będziesz karmił, pielęgnował? Tak. A kupisz go, czy weźmiesz ze schroniska? Wezmę ze schroniska. W schronisku jak się czują zwierzęta? Okropnie. Dlaczego? Bo nie merdają ogonem, nie wiedzą, gdzie jest ich pan, nie wiedzą, co się dzieje, gdzie będą je zabierać, no i takie tam. A jak wygląda szczęśliwy pies? Że merda ogonem, biega za ogonem. I za właścicielem. Tak. Zuzia, czego nauczyłaś się na tym spotkaniu o zwierzętach? Że trzeba je szanować. Szanować? I co jeszcze trzeba? Trzeba je karmić i dawać im pić. W zwierzętach nie można traktować źle. Dlaczego? Czy to smuci i boli zwierzęta? Tak. A ty czego dowiedziałeś się na tym spotkaniu? Że zwierzęta to nie są takie zabawki. One czują to, co my. Są naszymi przyjaciółmi? Tak, są częścią naszej rodziny. A jak dbać prawidłowo o zwierzęta? No, karmić je, głaskać. Jak dbać o zwierzęta? Głaskać, karmić, chodzić z nimi do lekarza, do weterynarza. A ty masz jakieś zwierzę? Nie. A chciałbyś mieć? Tak, żółwia. Chciałbyś mieć żółwia. I jak byś o niego dbał? Chodziłbym do niego co miesiąc do weterynarza i bym go pielęgniował. W galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury została otwarta kolejna wystawa fotograficzna pod tytułem Szkiełko i oko. Autorami są młodzi ludzie z Mrągowa. To efekt wakacyjnych warsztatów fotograficznych zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską w Mrągowie przy udziale Kętrzyńskiego Stowarzyszenia FotoMX. Dlaczego właściwie wzięłaś udział w tych warsztatach? Ponieważ to pierwsza taka rzecz zorganizowana w Mrągowie, skierowana głównie do młodych ludzi i jakby zabierająca ich od komputera czy od gier i jakby, żeby zrobiły coś konkretnego, coś ciekawego, kreatywnego. Także ja akurat fotografuję od 5 lat, tak no amatorsko. I jestem zainteresowana tym, więc przyłączyłam się, pomogłam w organizacji, zachęcałam osoby. Jakich umiejętności nabyłeś po tych warsztatach? No na pewno podstawy fotografii, takie podstawy jak trójpodział zdjęcia, czym jest przysłona, te podstawy po prostu jak obsłużyć aparat i jak uchwycić zdjęcie, aby było dobre. A jesteś zadowolony z efektów? No jak najbardziej, co widać po wystawie. Szkiełko i oko jest podzielone na trzy części. Pierwsza to portfolio uczestników, czyli zdjęcia plenerowe oraz studyjne. Druga porusza problemy uzależnień, zatytułowana Nie piję, jestem. Natomiast trzecia to bajkowy świat dzieci, który przygotowała jedna z uczestniczek warsztatów, Magdalena Siwek. Wystawę można oglądać przez cały miesiąc w galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Przełamać pewne bariery, a nawet odkryć się na nowo i spróbować swoich sił na scenie. Z teatrem to możliwe. W Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury co niedzielę odbywają się warsztaty aktorskie, dostępne dla każdego. To okazja do pobudzenia wyobraźni i emocji, niezbędnych do świadomego stawiania pierwszych kroków na scenie. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym dniu, przyszło sporo nowych osób, część już była w zeszłych latach. Są bardzo chętni i to jest przede wszystkim dla nich najważniejsze, że są chętni i chcą poznawać dalej, bawić się razem tutaj ze mną, z nowymi kolegami w ten teatr. Dlatego myślę, że
zaczyna się całkiem fajny nowy rok szkolny naszych zajęć. Zapraszam jeszcze innych chętnych, gdyby ktoś miał ochotę na zajęcia właśnie, które odbywają się w niedzielę, dla praktycznie wszystkich grup wiekowych. Warsztaty prowadzi Alicja Baran, aktorka dramatu oraz absolwentka studium aktorskiego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Czego oczekujesz od uczestników? Przede wszystkim oczekuję dobrej zabawy. Chciałabym, żeby kętrzyńska młodzież i dorośli, i dzieci przychodzili na te zajęcia po to, żeby poznać trochę siebie, poznać innych ludzi, których łączy ta sama pasja i żeby mogli gdzieś się w tym wszystkim rozwijać, żeby dać im taką szansę. To, co jest dla nas najważniejsze, nazywam się Teatr u Przyjaciół i to jest po prostu taka drużyna faktycznie przyjaciół, którzy spotykają się nie tylko po to, żeby popróbować swoich sił na scenie, ale także po to i chyba głównie po to, żeby spotkać innych ludzi, którzy mają podobną pasję, którzy interesują się tym drugim człowiekiem. Więcej informacji na stronie Kętrzyńskiego Centrum Kultury, a rozmowa z instruktorką w programie po godzinach. Za chwilę program Na Gorąco, a w nim goście pani Aleksandra Grynkiewicz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz podpułkownik Straży Granicznej Jacek Ciunel. W programie po godzinach Alicja Baran. Natomiast w programie bez komentarza Dożynki w Karolewie. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam już za tydzień. Dzień dobry, Justyna Drost. Witam w programie Na Gorąco. Dziś naszymi gośćmi będą eksperci. Pani Aleksandra Grynkiewicz, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, doradca Zarządu do Spraw Szkoleń i Ekspertyz. Dzień dobry. Miło mi, dzień dobry Państwu. Oraz pan podpułkownik SG Jacek Ciunel, ekspert do spraw badań dokumentów. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Czy wszystko można podrobić? Generalnie tak. Wszystko zależy od tego, jakie są w danym momencie potrzeby rynku. Natomiast na pewno dyskusyjną jest klasa takiego fałszerstwa, czyli stopień jego zaawansowania. Fałszowanie, można powiedzieć, towarzyszy ludzkości w zasadzie od momentu, kiedy się ona pojawiła. Natomiast rozwój techniki i technologii tylko udoskonalił ten warsztat. Naszą rolą jest przede wszystkim czuwać nad tym, aby w pewien sposób kontrolować działania fałszerzy i żeby starać się jak najszybciej reagować na takie czyny zabronione, bo trzeba to konkretnie powiedzieć, fałszowanie dokumentów szczególnie to czyn zagrożony i to bardzo poważną karą, jeżeli chodzi o kodeks. Rynek fałszerzy jest dość chyba szeroki, prawda? Tak. Rynek jest szeroki, urozmaicony. Mamy wielokrotnie możliwość zapoznania się, czy to za pośrednictwem portali internetowych, prasy, czy innych środków masowego przekazu, z przykładami czasami bardzo prostych fałszerstw. Poznajemy sytuacje, gdzie dochodzi gdzie często nastoletnie osoby, młodzież na przykład fałszuje banknoty, ale jako formacja, jako Straż Graniczna mamy też i bardzo duże sukcesy w zwalczaniu bardzo poważnych ośrodków, bardzo zaawansowanych ośrodków fałszowania dokumentów. Co do zasady, Straż Graniczna zajmuje się między innymi ujawnianiem fałszerstw dokumentów tożsamości, ale czasami zdarza się, że i trafiamy dokumenty inne, dokumenty komunikacyjne, ale i czasami zdarza się nam trafić i ujawnić sfałszowane banknoty. Pani Aleksandro, jaka jest rola Wytwórni Papierów Wartościowych?
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to oczywiście podmiot z prawie już stuletnią tradycją w branży druków zabezpieczonych, ponieważ w 2019 roku będziemy obchodzić stulecie istnienia naszej firmy. Firma oczywiście jest wyłącznym przedstawicielem, wyłącznym producentem banknotów obiegowych, które realizujemy na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. I oczywiście do tego nasza firma została powołana. Ale poza produkcją banknotów również jesteśmy producentem najważniejszych dokumentów funkcjonujących w naszym państwie. Mam tu na myśli oczywiście dokumenty tożsamości, dowód osobisty i paszport, a w zasadzie blankiet dowodu osobistego i blankiet książeczki paszportowej. Ponieważ PWPW jest producentem, który dostarcza do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Personalizacji Dokumentów blankiety, które właśnie w tym ośrodku są personalizowane. Personalizowane to znaczy oczywiście nanoszone są dane obywatela, nazwisko, imię, data urodzenia, wszystkie te rzeczy, które funkcjonują w dowodzie osobistym, przy użyciu oczywiście specjalnej techniki druku personalizacji do tego rodzaju dokumentów. PWPW czuje swoją rangę, jeśli chodzi o kwestię bycia producentem tak ważnych dokumentów. W związku z tym też bardzo dużą wagę przywiązujemy do kwestii związanej z wysokim poziomem jakości dostarczanych produktów, jak również wysokim poziomem zabezpieczeń. Do obiegu ostatnio trafił nowy banknot, 500 złotowy. Tak, dokładnie. Też właśnie mieliśmy tą niezwykle wyróżnienie, że mogliśmy być producentem tak ważnego projektu w naszym państwie, jakim było wprowadzenie nowego banknotu. Banknotu 500 złotowego, który 17 lutego 2017 roku wszedł do obiegu. Nie wiem, czy Państwo wszyscy mieli okazję go zobaczyć, pewnie nie, ponieważ banknot w obiegu jest bardzo rzadko, ze względu na to, że 500 zł służy bardziej do tego, żeby przechowywać zapas strategiczny NBP-u niż do obrotu gospodarczego. Ale na pewno jest banknotem, który ma bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, przede wszystkim ze względu na swoją wartość. Oczywiście jest zaimplementowany cały ich system. W związku z tym banknot jest absolutnie bezpieczny, jeśli chodzi o możliwości go fałszowania. Ale także jest estetycznie wykonany i graficznie. Tak, oczywiście. Spójny z całą resztą, bo on tworzy serię tak, Władcy Polscy. Tak, oczywiście jest utrzymana ta formuła, że wszystkie banknoty emisji Władcy Polscy, również 500 zł jest Jan Sobieski wizerunkowo umieszczony na banknocie. Oczywiście PWPW w ramach swoich struktur posiada również projektantów, którzy są doskonałymi osobami, jeśli chodzi o projektowanie druków zabezpieczonych i właśnie też tutaj wsparcie było ze strony naszej pracowni, jeśli chodzi o opracowanie graficzne. Natomiast projektantem jest oczywiście pan Andrzej Heidry, który jest projektantem całej serii, która jest w emisji w naszym kraju. Mhm. A od czego zaczyna się takie tworzenie banknotu? To właśnie trzeba byłoby pewnie pana Andrzeja zapytać przede wszystkim jako twórcy koncepcji, ale na pewno to też jest nie tylko praca koncepcyjna samego projektanta, ale również też współpraca z emitentem, ponieważ emitent też ma swoje ukierunkowania, jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe, jak również uczestniczy i to jest w zasadzie głównym decydentem, jeśli chodzi o specyfikację techniczną, w której mieści się kwestia zabezpieczeń zaimplementowanych czy w produktach, czy w dowodzie osobistym. To jest rola emitenta i to jest, my jesteśmy producentem, czyli wykonawcą tego. Natomiast oczywiście nasza wiedza, doświadczenie eksperckie pozwala też na tym, żeby współpracować w zakresie stworzenia dokumentu jak najbardziej bezpiecznego. Panie Jacku, fałszerstwo kusi ludzi. Ale w jaki sposób wy zwalczacie? Czy generalnie, jeżeli chodzi o zwalczanie fałszerstw dokumentów, to tutaj można powiedzieć, że działamy w pewnym sensie dwukierunkowo. Z jednej strony jest to prewencja i można powiedzieć prewencyjnie, czy tą funkcję prewencyjną akurat
Ja tutaj reprezentuję, z uwagi na to, że reprezentuję Kętrzyński Ośrodek Szkolenia, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, w którym to przygotowujemy kadry Straży Granicznej do skutecznej kontroli, do skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów. Chociaż to nie tylko i wyłącznie Straż Graniczną szkolimy, również naszym udziałem są szkolenia dla innych służb, dla policji, wspólne działania z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no i również innymi służbami w naszym kraju. No i oczywiście drugi jakby obszar, drugi kierunek, no to już konkretnie wszystkie czynności prowadzone, czynności operacyjno-śledcze prowadzone przez funkcjonariuszy naszej formacji, które zmierzają z jednej strony do wykrycia czy ośrodków fałszerskich, tak, i likwidacji dalej tych ośrodków i oczywiście prowadzenia tych spraw tak, aby one zakończyły się sukcesem i osoby, które są zainteresowane w fałszowaniu dokumentów, ale z jednej strony i producenci, w cudzysłowie producenci, czyli fałszerze, jak i osoby, które są zainteresowane pozyskaniem takich sfałszowanych dokumentów i prowadzaniem ich dalej do obrotu prawnego, no, żeby te osoby poniosły określone konsekwencje. Także to można powiedzieć z jednej strony szkolenia, z drugiej strony konkretne już działania. Mhm. A jak wyglądają etapy sprawdzenia takiego dokumentu? Generalnie jeżeli chodzi o etap sprawdzenia dokumentów, to zawsze pierwszym takim podstawowym etapem jest porównanie, czy osoba, która posługuje się konkretnym dokumentem, czy jej wizerunek widnieje oczywiście w takim dokumencie, przy czym mam na myśli tutaj dokumenty tożsamości, ponieważ pojęcie dokumentu jest bardzo szerokie i nie możemy utożsamiać dokumentu tylko i wyłącznie z dowodem osobistym. Jest on niewątpliwie dla nas najbardziej, można powiedzieć, znany jako dokument i często słowo dokument czy dowód osobisty jest niejako synonimem słowa dokument. Natomiast sam obszar dokumentów jest dużo szerszy, tak? Więc wspomniany tu dowód osobisty czy paszport, ale również i banknot. Tak? W przypadku oczywiście dowodów, dokumentów tożsamości, jak wspomniałem, w pierwszej kolejności należy potwierdzić, że osoba, która posługuje się tym dokumentem, to rzeczywiście osoba, która ma do tego prawo, czyli jej wizerunek widnieje w tym dokumencie, a następnie musimy już zweryfikować ważność takiego dokumentu, czy nie upłynął termin ważności, ponieważ dokumenty tożsamości są wydawane terminowo. Jeżeli potwierdzimy, można powiedzieć, te okoliczności, najczęściej dokument w dalszej kolejności podlega sprawdzeniu maszynowemu, ponieważ mamy XXI wiek, więc wspomagamy się różnego rodzaju systemami, które pomagają nam również i rozpoznać sfałszowane dokumenty. Mm-hmm. Jest to szczytywanie obrazu dokumentu w różnych widmach promieniowania świetlnego, w ultrafiolecie, w podczerwieni. Funkcjonariusze, analizując taki obraz, są w stanie na bieżąco wychwycić rozbieżności w tych dokumentach. To, co nie pasuje, to, co jest nieprawidłowe. I w sytuacji, kiedy dostrzegają takie rzeczy, po prostu podejmują interwencje. Taki dokument jest gruntownie sprawdzany. Często z uwagi na to, że na granicach mamy dosyć duży ruch, dużą ilość przekroczeń, taka osoba z takim dokumentem podlega już bardziej szczegółowej kontroli, jest przekazywana innemu funkcjonariuszowi o wyższym stopniu przygotowania. I następnie, jeżeli rzeczywiście potwierdzą się przypuszczenia odnośnie nieautentyczności dokumentu, osoba jest zatrzymywana, a dokument przekazywany jest do badań i trafia może trafić między innymi do nas, tutaj, do szkoły, gdyż tu również w Kętrzynie wykonujemy badania. Przeprowadzamy ekspertyzy na potrzeby naszych jednostek organizacyjnych lub inne ekspertyzy zlecane przez organy procesowe. A zdarzają się naprawdę trudne przypadki do rozgryzienia? Tak. Zdarzają się przypadki, które naprawdę wymagają bardzo dużej wiedzy eksperckiej, wymagają bardzo dużo czasu, dużego nakładu pracy, solidnej analizy, przede wszystkim pod kątem sposobu wykonania takiego dokumentu, gdyż technologia idzie do przodu. Technologia, technika, poligrafia stała się bardziej przystępna dzisiaj niż można powiedzieć było to 10, 5 czy 10 lat temu. Dzisiaj nie jesteśmy już zaskoczeni offsetem w podrobionych dokumentach, doskonałą imitacją farb zmiennooptycznych. Każde zabezpieczenie ma swój wiek. To nie możemy, staramy się zresztą, przygotowując naszych funkcjonariuszy, zwracać im na to szczególną uwagę, że wszystko się starzeje.
również zabezpieczenia w dokumentach, stąd wchodzą wspomniane tutaj już nowe technologie, nowe elementy zabezpieczające. To też jest nasza rola, żeby w tym procesie dydaktycznym tych ludzi odpowiednio przygotowywać, pokazywać im nowe rozwiązania, pokazywać przede wszystkim metody weryfikacji, żeby wiedzieli, jak to dokładnie i skutecznie badać. Bo ważne jest to, że możemy mieć dobrze przygotowany dokument. Może to być, mówiąc kolokwialnie, majstersztyk zabezpieczeń. Niestety na nic się to nie zda, jeżeli osoba, która ten dokument kontroluje, nie ma zielonego pojęcia o tym, jak zweryfikować konkretne zabezpieczenia. Zatem tak naprawdę w niektórych sytuacjach można mówić, że można by było nawet posunąć się do stwierdzenia, że często pieniądze zostały zmarnowane na zabezpieczenie w dokumencie, bo nikt nie wie, jak tego zabezpieczenia zweryfikować. Mhm. Aczkolwiek mamy dosyć dobrze rozwinięty system szkolenia i skutecznie realizujemy te nasze zadania w zakresie edukacji odnośnie dokumentów, ale trzeba powiedzieć, że Straż Graniczna nie spotyka się tylko z polskimi dokumentami. Tak naprawdę jesteśmy formacją, której funkcjonowanie w dużej mierze opiera się na znajomości, gruntownej znajomości dokumentów. I bardzo często trafiają się nam do kontroli dokumenty, w których zastosowano takie nowinki technologiczne, że sami mamy wątpliwości, ale każda taka wątpliwość jest dobra i ma swój pozytywny wymiar, ponieważ zmusza nas do tego, aby jak najwięcej się dowiedzieć i potem znowu wzbogacić proces szkolenia i proces przygotowania zawodowego. Czyli jednym słowem, przepraszam, że pani wejdę, czyli jednym słowem, wasza praca to jest stałe szkolenie się stałe w tym zakresie. Samodoskonalenie, no i przede wszystkim przełożenie tego naszego doświadczenia na proces dydaktyczny, czyli na początek podstawy. Ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, często są chłonni wiedzy, także już chcieliby dowiedzieć się więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, ale przede wszystkim na tych pierwszych etapach szkolenia musimy przekazać im podstawowe informacje, żeby trzymając taki dokument w rękach, też można by powiedzieć, nie skakali w cudzysłowie oczywiście po nim, tak, od strony do strony, tylko gruntownie, według określonego schematu, według określonego algorytmu sprawdzali system zabezpieczeń, zaimplementowane zabezpieczenia w tym dokumencie, no i żeby ta kontrola była skuteczna, także w tym celu to, w tym kierunku to zmierza. Jeśli pani redaktor pozwoli, to proszę jeszcze bardzo dodam, bo rzeczywiście tutaj pan pułkownik poruszył niezwykle ważną kwestię na tle tego, o czym mówimy, czyli dokumenty i też co się dzieje, jeśli chodzi o fałszowanie lub próby fałszowania tych dokumentów. Ja absolutnie podzielam zdanie, że niezwykle ważną jest kwestia edukacji na temat zabezpieczeń, które w tych dokumentach są zawarte. Ponieważ, tak jak tutaj kolega powiedział, jest użytych cały system zabezpieczeń i co z tego, że one są, jeżeli urzędnik, funkcjonariusz, ktokolwiek, kto weryfikuje ten dokument, nie zna po prostu tych zabezpieczeń, chociażby z tego pierwszego, drugiego poziomu, który już pozwoli na to, znajomość zabezpieczeń z tych poziomów, do tego, żeby go coś zaintrygowało, żeby jednak ten dokument wzbudził niepokój i można wtedy go badać dalej. I oczywiście PWPW, czyli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ma absolutnie poczucie też nie tylko bycie producentem tych najważniejszych dokumentów, ale również być propagatorem wiedzy o zabezpieczeniach w nich zawartych. Stąd też w strukturach naszej firmy funkcjonuje Centrum Edukacji i Szkoleń, którym mam przyjemność kierować. I właśnie też oferujemy nie tylko produkt, bo mówimy tutaj o dowodach osobistych, o paszportach, o banknotach, ale też innego rodzaju druki, takie jak wizy, świadectwa, dyplomy. To są wszystko dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, to są wszystko dokumenty zabezpieczone i urzędnik, który weryfikuje dany dokument od obywatela, przede wszystkim właśnie musi wiedzieć, jak go sprawdzić, ponieważ wielokrotnie te dokumenty uprawniają do dalszych czynności. Jeżeli na tym etapie dopuścimy do sytuacji, kiedy będzie nieznajomość tych zabezpieczeń, to one są kompletnie nieefektywne. W związku z tym ta działalność naszego centrum też opiera się o to, żeby właśnie informować wszystkich, którzy są zainteresowani obiegiem dokumentów, o zabezpieczeniach, które w nich funkcjonują, żeby efektywność całego produktu była na wyższym poziomie. Także to jest niezwykle ważny element. Bez edukacji, tak na dobrą sprawę, to coraz wyższy poziom zabezpieczeń nie jest tak efektywny, jak powinien być.
Więc z jednej strony mamy ten, o czym tu pan pułkownik powiedział, wyścig z fałszerzami, którzy rzeczywiście posuwają się nie tylko do wykorzystywania technik zdobyczy pod tytułem nowoczesne skanery, programy komputerowe, ale nawet używają rzeczywiście, bo my tego też doświadczamy z punktu widzenia eksperckiego i wykonywania ekspertyz różnego rodzaju fałszerstw, że są wykorzystywane techniki poligraficzne i to rzeczywiście dzisiaj nie dziwi nikogo, że również jest druk offsetowy na przykład użyty na takiej fałszywce. Aczkolwiek myślę, że tutaj nasza współpraca, czyli służby Straży Granicznej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych daje właśnie taki efekt, że produkty są coraz bardziej na wyższym poziomie, ale efektywnym poziomie, ponieważ zwrot informacji od przedstawiciela Straży Granicznej, który rzeczywiście weryfikuje dokument w innych warunkach niż laboratorium, bo jest na granicy, gdzie są różne pogody, jest ciemno, jest napór klientów, którzy są na przejściu granicznym, więc ta weryfikacja musi być szybka i efektywna. Czyli z jednej strony muszą być zabezpieczenia, oczywiście na różnych poziomach, bo tych poziomów jest kilka, ale też musi być na tyle identyfikowalna, że coś zaintryguje przedstawiciela Straży Granicznej i ten dokument będzie szerzej weryfikowany, jeśli chodzi o weryfikację jego autentyczności. Stąd nasza współpraca jest bardzo ścisła, tak żeby efektywność zabezpieczeń, a tym samym funkcjonowanie w systemie bezpieczeństwa państwa dokumentów było jak na najwyższym bezpiecznym poziomie. Mhm. Ale i też taki zwykły Kowalski powinien mieć się na czujności. Absolutnie tak. I to my mówimy w tej chwili właśnie o urzędnikach, o funkcjonariuszach. Natomiast tak naprawdę wiedza, co jest w pierwszym, drugim poziomie zabezpieczeń w banknocie, to powinien każdy wiedzieć, zwykły Kowalski również, ponieważ to jest nasze bezpieczeństwo. Jak również informacje na temat, jak wygląda nasz dowód osobisty i co należy w nim sprawdzić, to też jest wiedza, która powinna być wśród nas, ponieważ dzisiaj coraz więcej jest przypadków kradzieży tożsamości, a wiemy, jakie to jest niebezpieczne dla naszego funkcjonowania. Dziękuję Państwu bardzo gorąco za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Naszymi gośćmi była pani Aleksandra Grynkiewicz, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz pan podpułkownik SG Jacek Ciunel. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dobry Państwu, witam w kolejnym programie Po godzinach. Dziś naszym gościem jest Alicja Baran, czyli aktorka dramatu oraz instruktor do spraw teatralnych w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Witaj, Alicjo. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od zajęć, bo właśnie byłam świadkiem Twoich zajęć. Czego oczekujesz od uczestników? Przede wszystkim oczekuję dobrej zabawy. Chciałabym, żeby kętrzyńska młodzież i dorośli, i dzieci przychodzili na te zajęcia po to, żeby poznać trochę siebie, poznać innych ludzi, których łączy ta sama pasja i żeby mogli gdzieś się w tym wszystkim rozwijać, żeby dać im taką szansę. Skupiałaś się głównie na emocjach. Na dzisiejszych zajęciach z tą grupą tak, gdyż uważam, że w wieku dorastania to emocje są w nas najważniejsze i taka świadomość ich
przeżywania, ich występowania w naszym ciele jest bardzo istotna, dlatego może im się to przydać nie tylko na scenie, ale także i w życiu. Człowiek dużo skrywa emocji, a czy aktor potrafi sobie z nimi radzić? Aktor na scenie, o tym mówimy, tak? Tak, wydaje mi się, że studia aktorskie są głównie po to, żeby sobie uświadomić te emocje, które gdzieś są w nas i umieć je używać, włączać, wyłączać wtedy, kiedy są nam potrzebne. I używać ich świadomie, czyli tak, żeby nie ingerowały w nasze prywatne życie. A aktorstwo dla ciebie to jest takie spełnienie marzeń? Aktorstwo dla mnie i w ogóle teatr jest magiczną bajką, do której ciągle codziennie wchodzę i jest mi tam po prostu dobrze. Codziennie odkrywam coś nowego, jest to coś jeszcze niespełnionego, bo to trudno powiedzieć, żeby to kiedyś chyba było spełnione, bo aktor cały czas poznaje, dotyka gdzieś nowych rzeczy w życiu, nowych doznań doznaje i potrzebuje różnych bodźców, żeby właśnie uruchomić w sobie te wszystkie emocje, o których mówimy. No właśnie, bo to taka długa, mimo wszystko droga i kręta droga aktorstwa. Długa, kręta i niekończąca się i to jest chyba piękne trochę właśnie w tym zawodzie, że nigdy się na ten szczyt góry nie wejdzie, tylko gdzieś ciągle jesteśmy w podróży. Ale aktorstwo daje spełnienie się? Daje na pewno bardzo dużą satysfakcję człowiekowi, jeżeli faktycznie chce się to robić i czuje się w tym dobrze. Jak zaczynałaś? Gdzie pierwsze kroki stawiałaś? Na jakich deskach teatru? To trudno powiedzieć, bo w ogóle moje pierwsze kroki gdzieś związane ze sztuką to jest najpierw muzyka. Pamiętam jeszcze jak miałam 5 lat, po raz pierwszy śpiewałam na rynku w Krakowie, ponieważ jestem pod gór i stamtąd pochodzę. I takie pierwsze przedstawienia właśnie były gdzieś w Krakowie. Potem miałam okazję grać w Teatrze Groteska w Krakowie. Wraz z taką grupą muzykalową występowałam właśnie w różnych takich produkcjach stricte muzykalowych. I to było gdzieś, jak miałam lat 15-16 i wtedy się tak zaczęła moja miłość i pasja ogromna do teatru i wiedziałam, że już na 100% chcę to robić. Ty wiedziałaś, a twoi bliscy wspierali cię już wtedy? Tak, tak. I moi bliscy, moja rodzina, moi rodzice gdzieś zawsze mi kibicowali w tym, żebym szła tą drogą, którą gdzieś sobie obrałam. Stawiałaś też kroki, jesteś właściwie absolwentką Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. I tam poznałaś ciekawych ludzi, z którymi stworzyłaś zespół Śmierci i Tańca. Tak, jest to nasz muzyczny spektakl dyplomowy, Zespół Śmierci i Tańca, czyli piosenki Tiger Lilies. Jest to spektakl, który jest właśnie dla mnie o tyle cudowny, że jest połączeniem kilku form, bo tu mamy i muzykę, i teatr, i taniec, i jakieś popisy akrobatyczne. To wszystko się w sobie przeplata, a przy okazji jest połączone w takim delartowskim stylu cyrkowym, kabaretowym trochę. Więc jest to nasza super przygoda, którą możemy przeżyć, ponieważ mimo, że był nasz dyplom, jako grupa postanowiliśmy dalej działać i pokazywać ludziom ten spektakl, gdyż cieszył się tutaj w Olsztynie dużą popularnością wśród widowni. I tak przez ten rok udało nam się kilkanaście spektakli zagrać, już jakby na własną rękę, jako absolwenci studium, jako aktorzy. Także udało nam się jeździć z tym spektaklem po całej Polsce i go pokazywać innym ludziom. I z tego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi. Nie baliście się tych początków? Początki zawsze są trudne i zawsze się człowiek ich boi. No ale kto nie próbuje, ten nie wie jak to będzie dalej. Ale to dość spore wyzwanie. Aktor nie może się bać wyzwań.
To jeszcze powiedz o twojej postaci. Kogo grałaś? W spektaklu Zespół Śmierci i Tańca grałam Diwę, żonę dyrektora cyrku, która jest wokalistką, która niestety już troszkę schodzi ze sceny. Przy okazji, jak każda postać w tym zespole naszym cyrkowym, ma różne swoje jakieś niedociągnięcia i jest takim dziwadłem lekkim, jak każdy tam, gdyż mamy tam nawet kobietę o trzech nogach, kobietę, która czuje się mężczyzną. Także jest to taki cyrk dziwadeł i każdy z nich ma w sobie, opowiada o jakichś naszych ukrytych, skrywanych emocjach złych, często o czymś, co nawet nam się gdzieś tam śni po nocach, ale boimy się o tym powiedzieć. A ile ta postać ma z ciebie? Ze mnie jako z osoby? No na pewno coś ma, bo nie da się kreować postaci bez jakby oparcia o własne doświadczenia. Nie wiem, procentowo nie umiem powiedzieć, bo to też tak ciężko, nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ale no, myślę, że coś tam ze mnie w głębi jest, bo jest postrzelona, uwielbia śpiewać, tak samo jak ja. Więc jakieś tam podobne drogi są. Ale w dużej mierze jednak jest to wykreowana gdzieś przeze mnie postać. A z publicznością lubisz się spotkać, podyskutować, zaczerpnąć opinii? Mówimy po spektaklu, tak? Tak, jest to bardzo, bardzo cenne doświadczenie, żeby nawet aktor nie wie, jak zostaje odbierany przez widownię. Jednak takie informacje, jak inni widzą moją postać, jest to bardzo ciekawe. Chociaż cenne, na pewno jest to jakaś nauka, chociaż nie zawsze trzeba się sugerować w 100% tym, co mówią inni ludzie, jak to odbierają. Bo wiadomo, że też są różne opinie, to każdy ma różne zdanie, każdy myśli inaczej, więc to nie da się tak jakoś kierować się dokładnie tym, co powiedzą inni ludzie. No właśnie, bo druga strona to krytyka także. Tak, tak. I myślę, że konstruktywna krytyka dla aktora jest zawsze bardzo cenna i ważna, bo chyba ona najwięcej uczy. Jak wspominasz swoją szkołę aktorską? Cudownie. Powiem, że to były chyba jedne z najwspanialsze 4 lata mojego życia, gdyż aktorstwo samo w sobie bardzo, bardzo dużo daje człowiekowi świadomości siebie, swojego ciała, swojej duszy, wnętrza. I oprócz tego, że nauczyło mnie zawodu i dostałam jakiś taki duży trening ciała, głosu, świadomości, to właśnie bardzo mi to wiele dało na życie, na kontakty z innymi ludźmi, na budowanie jakby swojej wartości własnej, wzmacnianie jej. Także były to naprawdę wspaniałe 4 lata. Ale chyba nie wykorzystujesz jakoś specjalnie tego aktorstwa, bo na przykład ostatnio oglądałam gdzieś wywiad z jakąś aktorką, która miała raka mózgu i po prostu nie chciała nikomu o tym mówić i zagrała to przed swoją własną rodziną. No mówi, no w końcu jestem aktorką, więc to zagrałam. I ukryła to, ale ty chyba nie ukrywasz. Nie, to wydaje mi się, że w ogóle trzeba gdzieś bardzo rozdzielić życie zawodowe od prywatnego. I łączenie jedno z drugim no, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Prawda jest taka, że niby mówi się, że aktor to potrafi zagrać. Wcale tak nie jest, bo aktor ma tylko większą świadomość tego, co się z nim dzieje, przez co też mu czasami jest łatwiej poradzić sobie z niektórymi problemami. A jeszcze wracając do twoich zajęć, pokładasz nadzieję w tych młodych ludziach? Oczywiście, że tak. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym dniu, przyszło sporo
nowych osób, część już była w zeszłych latach. Są bardzo chętni i to jest przede wszystkim dla nich najważniejsze, że są chętni i chcą poznawać dalej, bawić się razem tutaj ze mną, z nowymi kolegami w ten teatr. Dlatego myślę, że zaczyna się całkiem fajny nowy rok szkolny naszych zajęć. Zapraszam jeszcze innych chętnych, gdyby ktoś miał ochotę na zajęcia właśnie, które odbywają się w niedzielę. Dla praktycznie wszystkich grup wiekowych. Także... No właśnie, bo to jeszcze zajęcia też dla dorosłych, prawda? Oczywiście, że tak. Mamy także teatr dla dorosłych, tak zwany 19+, gdzie mogą przyjść wszyscy. Gdzie może zarówno przyjść osoba, która ma lat 20, zarówno osoba, która ma lat 50, 60 czy 70. Tutaj nie mamy żadnych granic i to, co jest dla nas najważniejsze, nazywamy się Teatr u Przyjaciół. I to jest po prostu taka drużyna faktycznie przyjaciół, którzy spotykają się nie tylko po to, żeby popróbować swoich sił na scenie, ale także po to i chyba głównie po to, żeby spotkać innych ludzi, którzy mają podobną pasję, którzy interesują się tym drugim człowiekiem. I naprawdę tworzymy wspaniałą, miłą grupę, jesteśmy tutaj w cudownej atmosferze. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, także na te zajęcia, jak też zajęcia dla młodzieży, dla dzieci, tych najmłodszych także. To tak kończąc, co przed tobą, jakie cele sobie wyznaczasz? Moje cele to jest przede wszystkim i to najważniejsze, żeby dalej się rozwijać i zdobywać doświadczenie i żeby móc to doświadczenie przekazywać innym. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby to nie zostało tylko to, czego się nauczy, czego się dowiem, żeby to nie zostało tylko dla mnie, tylko żeby inni też mogli z tego korzystać, a jak widzę, że jeszcze im to coś daje, to jestem tym bardziej usatysfakcjonowana. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem była Alicja Baran, aktorka dramatu. Pozdrawiam. Cinka i gruba, co na mnie spojrzy, ockami mruga.
Leszczyna, kiedym przez nią jechał, płakała dziewczyna, kiedym ją poniekał, płakała dziewczyna, kiedym ją poniekał, cicho dziewczę nie płacz, jesteś bardzo nie znać, na paces się dosyć, kiedy będzie znosić, na paces się dosyć, kiedy będzie znosić. Narzekaj na mnie, ono sama na się, mówiłem ja tobie, nie zalecaj wasie, mówiłem ja tobie, nie zalecaj wasie, a tyś nic nie dbała, ono się kosiała, co nocka, co druga, do mnie chodzi biała, co nocka, co druga, do mnie chodzi biała. Cię zdradziłem, sama się zdradziła, i ta ciemna nocka coś po niej chodziła, i ta ciemna nocka coś po niej chodziła. Nie ma.
zakochać się w tobzie, Nizeli, dziewczyno, zakochać się w tobzie. Bory lasy wytnę, pójdę sobie do dom, tobzie się zakocham, redy sobie nie dom, tobzie się zakocham, redy sobie nie dom.